Jakie są umiejętności, które musisz posiadać, aby zarabiać pieniądze? Które dziedziny ludzkiego życia przekładają się na większe zarobki? I na co warto zwrócić uwagę dziś, aby za kilka lat znaleźć się w gronie osób niezwykle zamożnych? W tym wideo pokażę Ci aż 7 kluczowych umiejętności, które musi posiadać każda osoba, która chce zarabiać pieniądze i osiągnąć sukces w życiu zawodowym i nie tylko. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jakie są to umiejętności, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Pierwszą umiejętnością, nad którą powinien pracować każdy, kto chce zacząć zarabiać spore pieniądze w internecie i nie tylko, jest umiejętność adaptacji. Żyjemy w czasach, które są niesamowicie dynamicznym okresem w historii ludzkości. Nikt z nas nie ma chyba wątpliwości, że ostatnie 100 lat było okresem wielkich zmian we wszystkich gałęziach przemysłu. Patrząc na dzisiejszego człowieka, który nie rozstaje się ze swoim smartfonem, posiada samochód, a także korzysta z takich dobrodziejstw jak choćby internet, telewizja czy radio, widzimy ogromną zmianę w życiu przeciętnego człowieka. Tak samo ma się sprawa, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy. W dzisiejszych czasach każdy, kto chce zwiększyć swoje dochody, musi być niezwykle elastyczny. Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków sprawia, że ci, którzy potrafią szybko reagować, zarabiają najwięcej. Aby nie szukać daleko, ostatnio zauważyłem, że coraz więcej wielkich firm wchodzi do wirtualnego świata Metaverse. Czy jest to dobry ruch? Na chwilę obecną nie wiadomo. Co jednak, jeżeli okaże się to strzałem w dziesiątkę? Ci, którzy byli na tyle elastyczni, że weszli do tego świata, zyskują. Ci, którzy nie będą potrafić się dostosować, będą stać z boku i patrzeć na to, co się dzieje. Podobnie sprawa miała się z zakupami przez internet. Kiedyś była to nowinka, którą nie interesowało się wiele osób, dziś jednak znakomita większość społeczeństwa korzysta z sieci, aby zamawiać tańsze produkty właśnie dzięki tej gałęzi przemysłu, która wzniosła handel na całkowicie nowy poziom. Wy musicie zrobić tak samo. Warto obserwować, co się dzieje dookoła nas, jakie trendy powstają lub mogą powstać w najbliższym czasie, cały czas zastanawiając się, jak wy możecie wykorzystać okazję, jakie podsuwa Wam życie. Pierwszą umiejętnością jest więc umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków. Drugą niesamowicie ważną umiejętnością, jaka sprawi, że zaczniecie zarabiać spore pieniądze, jest umiejętność sprzedaży. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o sprzedaż dóbr i usług. Sprzedawać możecie swoją osobę na przykład rozmowie kwalifikacyjnej, jak również sprzedawać możecie swoje myśli innym osobom. Umiejętność sprzedaży jest jedną z rzeczy, o których mówi znakomita większość osób, które osiągnęły już ogromny sukces. Co ciekawe, to właśnie sprzedaż. Pomimo ogromnych zmian, o których mówiliśmy w poprzednim podpunkcie, nadal nadaje napęd nowym projektom, rozwojowi przedsiębiorstw i ogólnemu bogaceniu się. Zobaczcie, co z tego, że posiadamy znakomity produkt, który na pewno zaspokoi potrzeby kupujących, skoro nie potrafimy w należyty sposób przedstawić i skłonić innych do tego, aby go kupili. To dlatego czołowi przedstawiciele handlowi mogą być spokojni o swoje posady. Co ciekawe, sprzedaży możemy nauczyć się sami przez czytanie książek, jak i przez praktykę zawodu. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o tej jakże istotnej umiejętności, to tutaj u góry macie cały materiał, w którym pokazuję konkretne przykłady technik sprzedaży, które od razu poprawią Wasze wyniki. Trzecią niezwykle ważną umiejętnością jest konsekwencja działania. Dzisiejsze pokolenie ludzi nie potrafi niestety nauczyć się tej umiejętności. Każdy nauczony jest dostawać wszystko szybko, na już, na teraz. W dzisiejszym społeczeństwie brakuje zrozumienia, że na efekty należy poczekać i w tydzień nie zrzucimy 10 kg, ani nie zostaniemy programistą najwyższej próby. Zrozumienie, że sukces jest procesem, czynnością, która polega na stopniowym wznoszeniu się na kolejne poziomy po to, by w końcu uzyskać to, czego pragniemy, jest z jednej strony banalne w zrozumieniu, z drugiej bardzo trudne do stosowania w życiu. Ten, kto jednak zrozumie tą prostą prawdę,
prześcignie znakomitą większość swoich konkurentów i zajdzie na sam szczyt. Czwartą umiejętnością, na jaką warto zwrócić uwagę, aby zarabiać spore pieniądze, jest asertywność. Może Wam się wydawać to bardzo dziwne, bo niby w czym ma pomóc Wam mówienie nie? Otóż, jak się okazuje, asertywność jest niczym ostrzałka, która szlifuje nasz charakter za każdym razem, kiedy ją używamy. Posiadając swoje własne zdanie na jakikolwiek temat, niezależnie czy jest to opinia na temat sytuacji giełdy czy stanu polskiej gospodarki, po pierwsze, potrafimy bronić naszych racji, po drugie, budujemy fundament naszej osoby. Wielu ludzi przypomina chorągiewkę na wietrze, przychylają się za każdym razem, kiedy podmuch w nich uderzy, nie mając korzeni. Czegoś, czego możemy być pewni, czego nigdy nie zmienimy w naszym życiu. Tak naprawdę nie żyjemy swoim życiem, ale życiem innych i ich teoriami. Ekspert wieszczy kryzys, my w to wierzymy. Kolega mówi, że własny biznes to głupota, my przyklaskujemy. Rodzina cały czas powtarza ci, że nigdy nie osiągniesz sukcesu, tak też będzie. I tak dalej, i tak dalej. Tylko w przypadku, kiedy w coś wierzymy na tyle mocno, że nikt i nic nie jest w stanie zmienić naszego zdania, możemy osiągnąć sukces. Tak też dochodzimy do kolejnego podpunktu umiejętności potrzebnych do zarabiania pieniędzy, jakim są nasze zasady. Kiedy potrafimy mówić nie? Naturalnym jest, że tworzymy pewien system wartości, z którym się utożsamiamy. Pewni ludzie mają swoje własne zasady, inni kierują się nauką kościoła, do którego należą, jeszcze inni tym, co wynieśli ze swojej społeczności. W każdym jednym przypadku posiadanie zasad jest lepsze niż ich brak. Kiedy jednak nasze zasady skupiają się na powiększaniu swojego majątku, sprawy zaczynają obierać całkowicie inny obrót. Warren Buffett, John D. Rockefeller czy Donald Trump posiadają swoje zasady od lat i jak sami widzicie, wychodzą na tym bardzo dobrze. Oczywiście zbudowanie własnych zasad nie uda nam się w dzień czy dwa. Na to potrzeba czasu. Trzeba jednak pamiętać, że własne zasady są niezwykle ważne i ci, którzy je zbudują, wygrywają z tymi, którzy idą na oślep przez życie. Szóstą umiejętnością, jaka jest potrzebna, aby osiągnąć sukces na każdej płaszczyźnie życia, jest otwartość umysłu. Zasady, jakie kierują naszym życiem, są dobre, ale jeżeli nie będziemy otwarci na nowe doznania, nigdy nie rozwiniemy w pełni swojego potencjału. Życie jest niezwykle dynamiczne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach i ci, którzy są otwarci na nowe idee i zmiany, zyskują najwięcej. Nie oznacza to, że mamy przyjmować zasady innych. Mamy raczej patrzeć na zmiany jak na okazję do rozwoju i poprawy naszego życia. Dlatego też otwartość umysłu jest kolejną ważną cechą, którą warto szlifować. Ostatnią umiejętnością, która jest niezwykle ważna, jest wiara w samego siebie. Gdybyście byli pewni tego, że już posiadacie wszystko, czego potrzebujecie do osiągnięcia sukcesu, jak postrzegalibyście swój los? Jak wyglądałoby wasze życie, w którym macie pewność, że za co byście się nie wzięli, macie wszystkie potrzebne umiejętności, jakie są potrzebne do osiągnięcia sukcesu? Jaki ciężar spada z naszych barek? O ile łatwiej jest postawić swój pierwszy krok na nowej drodze życia? Co możecie osiągnąć i czy w ogóle stoją przed wami jakiekolwiek ograniczenia? Otóż jest tak w rzeczywistości. Mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Musimy jedynie wierzyć mocno w nas samych. Nie jest to łatwe, ponieważ zewsząd słyszymy dokładnie coś odwrotnego. Nie dasz rady, to za trudne, musisz mieć studia, pieniądze, kontakty, nie da się tego zrobić i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy to na tyle często, że uwaga, zaczynamy sami w to wierzyć i powtarzamy jak mantrę, że życie jest bez sensu i nic nam się w nim nie uda. To z kolei prowadzi nas nie do sukcesu, a porażki, którą osiąga zdecydowanie więcej osób niż osiąga sukces. Co jednak pocieszające, mamy wybór. Tylko od nas samych zależy, co wybierzemy. Wiarę w sukces i wspaniałe życie lub wiarę w porażkę. Oczywiście na końcowy podpunkt składają się wszystkie pozostałe, ponieważ zarówno elastyczność, umiejętność sprzedaży, konsekwencja działania, asertywność i posiadanie własnych zasad sprawiają, że możemy w siebie wierzyć lub też nie. Jak więc widzicie, warto pracować nad samym sobą i stawać się najlepszą możliwą wersją samego siebie, ponieważ tylko dzięki tej drodze osiągniemy sukces na każdej płaszczyźnie.
To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.